Słowo Boże, które chcemy dzisiaj wspólnie przeczytać i nad nim się zastanowić, czytam w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, w pierwszych 11 wierszach. Gdy Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się do Niego, by słuchać słowa Boga, zobaczył dwie łodzie leżące na brzegu jeziora, z których wysiedli rybacy i płukali sieci. Wszedł do jednej z nich, należącej do Szymona, i poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. A gdy przestał przemawiać, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc trudziliśmy się i nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Tak też uczynili i złapali tak wielką ilość ryb, że sieci się rwały. Wtedy dali znak wspólnikom z innej łodzi, aby przybyli i pomogli im. Przypłynęli więc i napełnili obydwie łodzie tak, że niemal tonęły. Szymon Piotr, gdy to zobaczył, rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem ogarnęło wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, którego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, wspólników Szymona. Jezus jednak zwrócił się do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo i prosimy Cię, pomóż je nam też odnieść do naszego życia. Amen. Słowo Boże jest prawdą. Ukazuje nam prawdę, objawia prawdę. W pierwszej kolejności objawia nam prawdę o Bogu, o tym, jaki jest Bóg. Sami z siebie nigdy byśmy się tego nie domyślili. Nigdy nie wpadlibyśmy na to, że wszechmogący Bóg, stwórca całego świata, może być miłością i może z łaski chcieć nas zbawić. Ale w drugiej kolejności Słowo Boże też objawia prawdę o nas samych. Nasze widzenie samych siebie często jest zafałszowane z powodu dzisiejszych trendów, z powodu naszych myśli, odczuć, przekonań. I dlatego warto czytać Boże Słowo, żeby popatrzeć na siebie tak, jak patrzy na nas Bóg. Są takie teksty biblijne, które są trochę trudne. Nie ze względu na to, że niezrozumiałe, ale to są teksty, które w jakiś sposób nas obnażają. Pokazują, że Pan Bóg ma nieco inny standard życia. Że coś, to dla nas się wydaje, że jest w zupełności okej, wszyscy tak robią i to chyba nie jest nic złego. Nagle w świetle Bożego Słowa zobaczymy, że Pan Bóg ma trochę inną drogę, inny plan. Coś, czego na początku może nawet nie do końca rozumiemy. I dlatego nieraz zmagamy się z takimi tekstami. Nieraz gdzieś w pierwszej chwili się buntujemy przeciwko nim. Ale wierzę też, że Pan Bóg przez Ducha Świętego jest w stanie nas przekonywać. Przekonywać o prawdzie, przekonywać też o naszym grzechu. Ale są też teksty biblijne, które są w pewien sposób uwalniające. Nie oskarżające, a uwalniające. Które pokazują, że tam, gdzie czasami my stawiamy sobie pewne ograniczenia, próbujemy tworzyć pewne zasady, Pan Bóg pokazuje zupełnie inną i nową rzeczywistość. I myślę, że do takich zaliczyłbym dzisiejszy tekst. Przede wszystkim w jego wymowie i znaczeniu. Ten tekst rozpoczyna się pewną historią i cudem i możemy się nad nim skoncentrować, ale myślę, że ważniejsze jest to, co dzieje się na samym końcu tego tekstu, bo to wszystko miało na celu przygotować do tego,
że Jezus chce powołać uczniów. Ale popatrzmy najpierw na kilka elementów tego, co się dzieje na początku. Otóż Jezus przychodzi nad jezioro. Gdybyśmy popatrzyli kilka fragmentów wcześniej, to według narracji Ewangelii Łukasza Jezus był w synagodze. W miejscu bardzo podniosłym, pobożnym, gdzie spotykali się ludzie, żeby czytać Boże Słowo, żeby się wspólnie modlić. Ale okazuje się, że tam w synagodze był, delikatnie mówiąc, średnio przyjęty. Że byli tacy, którzy zaczęli z nim dyskutować, nie zgadzać się. A więc Jezus idzie na zewnątrz, idzie do ludzi. Idzie nad jezioro, tam, gdzie są zwykli, prości ludzie, zajęci swoją pracą i codziennymi obowiązkami. To z jednej strony pokazuje nam, że Pan Bóg nie jest ograniczony miejscem, nie działa tylko w kościele, w jakichś szczególnych miejscach, w szczególnych budynkach, gdzie to my musimy się udać, ale że Pan Bóg chce być obecny w całym naszym życiu, jest zainteresowany całym naszym życiem, tym, co robimy na co dzień, w domu, w pracy, w różnych miejscach, gdzie te miejsca może nawet nie kojarzą się specjalnie pobożnie. Ale to też niestety pokazuje, że często możemy wpaść w pewną pułapkę, gdzie tam, gdzie wydaje się, że jest pewna bogobojność, religijność, tam może tak naprawdę być wprowadzone coś, co Panu Bogu się wcale nie podoba. A Pan Bóg tak naprawdę czeka na ludzi, którzy mają otwarte serca, bo przyszedł, aby zbawić każdego, kto wierzy. Jezus przychodzi więc nad jezioro i okazuje się, że są tam dwie łodzie, z których, jak później dowiadujemy się, wygląda na to, że właśnie wysiadają rybacy, którzy wcześniej spędzili całą noc łowiąc ryby, nic się nie udało, nic nie złowili, ale teraz jeszcze muszą płukać sieci. Spróbujmy na chwilę pomyśleć o tych rybakach. To byli doświadczeni ludzie, taką mieli pracę. To nie był pierwszy połów, na który się udali. Prawdopodobnie nie była to pierwsza porażka. Zdarzały się takie noce, a w nocy była największa szansa, żeby złowić nieco więcej ryb. Zdarzały się takie noce, w których się nic nie udało. Ale z pewnością było też i wiele takich, w których połów zakończył się sukcesem. Pomyślmy, że my też mamy takie dni w pracy, kiedy wychodzimy całkiem zadowoleni z tego, co nam wyszło, co się udało, ale wszystkim nam zdarzają się też trudne dni w pracy. Albo w jakichś domowych obowiązkach, gdzie tak naprawdę kończymy to wszystko sfrustrowani. Tym, że próbowaliśmy włożyć trochę sił, zmęczyliśmy się i nie ma efektu. Coś nie wyszło, coś się nie udało. Pomyślmy, przy całym tym zmęczeniu, sfrustrowaniu, teraz jeszcze trzeba dokończyć, czyli przepłukać sieci, żeby przygotować się do kolejnych połowów. Tak naprawdę pewnie myślą o tym, żeby jak najszybciej się już to skończyło, żeby móc pójść do domu, odpocząć, wyspać się trochę, z nadzieją na to, że być może następnym razem będzie trochę lepiej. Ale to ktoś w jakiś sposób niespodziewany pojawia się przy nich, Jezus, który wcale nie w pierwszej chwili koncentruje się na tych rybakach, ale szuka jakby troszkę pretekstu. Zdaje sobie być może sprawę, że gdyby przyszedł teraz i chciał rozmawiać z Piotrem, chciał jemu wygłosić kazanie, to w całej sytuacji, w której on i jego koledzy są, być może byliby całkowicie zamknięci. Może chcieliby powiedzieć, dobra, innym razem, teraz jesteśmy zmęczeni, nic się nie udało, nie mamy ochoty teraz nic słuchać. Jezus doskonale znał ludzi. Doskonale wiedział, w jakich sytuacjach i momentach są. Doskonale wie, jak często trzeba przyjść do człowieka, w jaki sposób można do niego dotrzeć. I dlatego Jezus w jakiś sposób chce w tej chwili skoncentrować się na Piotrze, ale na początku robi to tak jakby trochę naokoło. Chce tylko skorzystać z jego łodzi po to, żeby głosić do tłumów, które się zebrały. Ewangelista Łukasz nie zanotował ani słowa z kazania, które wygłosił Jezus. Nie wiemy, czy to były jakieś przypowieści, czy to było podobne kazanie na przykład do kazania na górze, czy jakieś inne nauczanie.
Nie wiemy. Ale rybacy, Piotr, Jakub, Jan, którzy mieli pewną rzecz jeszcze do wykonania, przepłukanie sieci, stoją gdzieś obok. Pewnie robią to, co muszą robić, ale siłą rzeczy słuchają Jezusa. Czasami jesteśmy w takich sytuacjach, gdzie wcale nie nastawiamy się w pierwszej kolejności na słuchanie czegoś, ale tak jakby jesteśmy trochę obok, w jakiś sposób trochę zmuszeni do tego. Gdzieś coś jest początkowo jakby w tle, może nawet w pierwszej chwili nie koncentrujemy się nad tym. Ale to, co jest gdzieś w tle, stopniowo jednak do nas dociera. Zostawia jakiś ślad, skłania do przemyśleń. I myślę, że to wszystko, co wtedy usłyszał Piotr, w jakiś sposób zaczynało do niego docierać. Być może Jezus powiedział tam coś takiego, co było bardzo aktualne też do życia Piotra. Musiało być coś takiego, co w tej mowie zafascynowało Piotra, bo kiedy skończyło się kazanie, Jezus daje Piotrowi pewne wyzwanie. Wypłyń na głębie i zarzuć sieć na połów. To było troszkę mało logiczne. To było trudne. To w pierwszej chwili pewnie powinno się spotkać z reakcją nie. I Piotr w pewien sposób na początku daje logiczne argumenty na to, że to nie jest najlepszy pomysł. Mówi, całą noc się trudziliśmy i nic nie złowiliśmy. Tak jakby Piotr chciał powiedzieć, słuchaj Jezu, okej, fajne kazanie, ale na łowieniu ryb to ja się trochę lepiej znam. Wiem, kiedy należy łowić. Co więcej, ja znam to jezioro. Ja tu wiele razy byłem. Ja wiem, kiedy i w jakich miejscach jest szansa coś złowić. Ale pomimo tego, że logicznie nie brzmi to najlepiej, żeby teraz gdzieś wypływać, to mówi, na Twoje słowo zarzucę sieci. To wszystko, co Piotr już usłyszał, skłoniło go do tego, żeby w jakiś sposób zaryzykować. Że ten Jezus na tyle jest fascynujący, że teraz dla Piotr sam tak jakby mówi, muszę to sprawdzić. Czy to było tylko piękne kazanie, fajnie się tego słuchało, czy w nim rzeczywiście jest coś więcej? I dlatego wypływają, zarzucają sieci. Ma miejsce cudowny połów, coś, co pewnie bardzo rzadko zdarzało się nawet w najlepszych warunkach i najlepszych okolicznościach. I Piotr ma świadomość, że to nie jest tylko przypadek. Że nie stało się tak, bo akurat tak się złożyły okoliczności. Ale że ten, który z jego łodzi przemawiał, jest kimś wyjątkowym. I tu dochodzimy do sedna tej historii. Do tego, co wydaje mi się, było od początku celem Jezusa. Jezus nie przyszedł nad to jezioro z myślą przede wszystkim o tym, żeby wygłosić piękne kazanie do tłumów ludzi. Można by powiedzieć, to wydaje się być takie trochę bardziej racjonalne. Często chcemy docierać do jak najszerszego grona ludzi. Cieszymy się, jak nas jest wiele, szukamy takich możliwości, żeby przyszło wielu ludzi i mogli słuchać. A Pan Bóg czasami pokazuje, że dla Niego ważniejszy jest pojedynczy człowiek niż wielki tłum. Gdybyśmy przeczytali Ewangelię i spróbowali je w jakiś sposób zrekonstruować, to myślę, że w ciągu mniej więcej 3 lat publicznej służby Jezusa zdecydowanie najwięcej czasu poświęcił on na przygotowaniu 12 uczniów. Wcale nie najwięcej czasu Jezus poświęcił na nauczaniu, na czynieniu cudów, na pomocy potrzebującym, ale na przygotowaniu 12 uczniów. Jezus doskonale zdawał sobie sprawę, że głęboka, trwała zmiana, która musi się dokonać w człowieku,
nie dzieje się pod wpływem wielkich, jednorazowych, spektakularnych rzeczy, ale potrzeba czegoś więcej. Potrzeba stałego przebywania w Bożej obecności. I dzisiaj też czasami mamy taką tendencję, żeby zachwycać się spektakularnymi wydarzeniami, jakimiś pojedynczymi, wielkimi spotkaniami, które bardzo mocno działają na nas emocjonalnie i czasami sprawiają to, że może w jakiś sposób gdzieś coś się czymś zachwycimy, ale jeżeli tylko na tym się kończy, to nie wprowadza to trwałego efektu w naszym życiu. Dlatego Jezus postanowił wybrać 12 uczniów. Wiedział, że to będzie znacznie ważniejsze i ma szansę powodzenia, i to będzie o wiele skuteczniejsze, jeżeli przygotuje niewielką grupę i powie im, idźcie teraz na cały świat i głoście, niż gdyby chciał stanąć przed tłumem na samym koniec, dokonać kilku cudów i powiedział, teraz zafascynowani, idźcie na cały świat. Entuzjazm i zapał prawdopodobnie bardzo szybko by wtedy opadł. Dlatego Jezus wybrał 12 uczniów. Zauważmy, że Jezus nie ogłosił w pewnym momencie po kolejnym kazaniu. Słuchajcie, część z was już trochę mnie zna, widzieliście, może wierzycie we mnie. Mam taki pomysł, żeby wybrać 12 z was i trochę spędzić z wami więcej czasu. Kto byłby chętny? Zastanawiam się, czy wtedy ruszyłyby tłumy, czy jeżeli ci ludzie w Izraelu mają mentalność podobną do nas, to prawdopodobnie nikt by na początku nie wyszedł, bo poczekamy, ci są godniejsi, ja tam się nie będę wyruszał do przodu. Generalnie może w porządku, ale dajmy szansę innym. Nie wiem. Natomiast Jezus nigdy nie pytał, nie ogłaszał, słuchajcie, no to robię nabór. Kto jest zainteresowany? Jezus przychodził do konkretnych ludzi, których On wybrał. Co więcej, gdybyśmy popatrzyli, a o kilku z nich wiemy trochę więcej, kogo wybrał Jezus, to można powiedzieć, że wybrał bardzo niekompetentnych ludzi. Tak ładnie dzisiaj to ujmując. To byli przede wszystkim ludzie bardzo słabo wykształceni. Myślę, że część z nich mogła nawet nie najlepiej znać wszystkie przepisy prawa zakonu. Chyba byli w miarę pobożni, to nie byli ludzie, którzy do tej pory nie mieli nic z Panem Bogiem wspólnego, nie, ale nie byli to też z pewnością tacy, którzy każdy sabat byli pierwsi w synagodze, którzy bardzo skrupulatnie przestrzegali wszystkich przepisów i praw. To nie byli ludzie zbyt znani. Cieszący się pewnym autorytetem już, którzy na wstępie tak jakby wzbudzą pewien respekt i zaufanie. To nie byli ludzie zbyt bogaci, raczej prości. Niekoniecznie specjalnie uzdolnieni, z jakimiś wybitnymi umiejętnościami. Niekoniecznie byli też jakoś bardzo charyzmatyczni. Kiedy my dzisiaj myślimy apostołowie, uczniowie Jezusa, to kojarzą nam się z takimi wielkimi postaciami. A gdzie my wobec nich? Na dodatek, kiedy Jezus wybiera tych 12, to okazuje się, że wybiera bardzo wybuchową mieszankę. Co najmniej 4 było rybaków, co najmniej 1 celnik, a więc tak naprawdę trochę zdrajca współpracujący z okupantem. 1 albo 2 zelotów, czyli należący do takiego stronnictwa dosyć walczącego, które próbowało siłą tak by organizować taką, można powiedzieć, partyzantkę zaczepiającą Rzymian. Byli ludzie z różnych miejsc, moglibyśmy powiedzieć różnych frakcji albo wręcz różnych pobożności. I teraz nie chodzi tylko o to, że Jezus wybiera każdego z nich indywidualnie i nad każdym z nich indywidualnie pracuje, ale z nich chce stworzyć jeszcze grupę. Pewien zespół, który ma współpracować. To jest dopiero wyzwanie. To jest dopiero grupa, którą wydaje mi się, że nikt z nas by nie wybrał.
I dlatego ten tekst jest dla mnie bardzo uwalniający. I dlatego ten tekst jest dla mnie tak zachęcający. I cała Ewangelia, kiedy myślę o tym, jak Jezus wybierał uczniów. Bo myślę, że każdy z nas, ja przyznaję wielokrotnie też, mierzę się z takim poczuciem, że się nie nadaję. Że widzę swoje braki. Że myślę, czemu nie jestem taki albo taki. Że czemu nie umiem tego. Że czasami, kiedy patrzę na innych, myślę, gdyby on był tutaj na moim miejscu, to pewnie by dużo lepiej zrobił to. I czuję się taki trochę niewystarczający. A Pan Bóg pokazuje, że nie powinniśmy nigdy tak myśleć. Mam wrażenie, że niejednokrotnie nie jeden z nas tak myśli. Kiedy co jakiś czas zbliża się koniec kadencji i szukamy kandydatów do rady parafialnej, to nieraz słyszę, nie, ja tam się nie nadaję, ja to tam inni. Jak będzie trzeba, to może coś pomogę, ale to nie dla mnie. Kiedy słyszymy o tym, że potrzebne są osoby, które mogłyby pomóc w pracy z dziećmi przy szkółkach niedzielnych, to może mamy obraz kogoś, kto powinien znać doskonale wszystkie historie biblijne, mieć świetne podejście do dzieci, najlepiej jeszcze wykształcenie w tym kierunku. Ja nie umiem, nie potrafię, nie nadaję się. Kiedy myślimy o tych, którzy mogliby nieść pomoc innym, odwiedzać osoby samotne, chore, ja nie wiem, co ja tam miałbym mówić, nie potrafię. I tak w wielu różnych obszarach zaangażowania w Kościele mam wrażenie, że pierwsza myśl, która nam się pojawia, to jest to, że ja się nie nadaję. Ja czegoś nie umiem, ja tego nie potrafię, ja nie mam takich talentów, nie mam takich zdolności. Są inni lepsi, którzy to zrobią być może lepiej. Myślę, że gdyby apostołowie mieli pełną świadomość tego, do czego Jezus ich powołuje, gdyby od samego początku przy takim powołaniu Piotra Jezus mu powiedział, słuchaj, za kilka lat to ty staniesz w Jerozolimie przed tłumem kilku tysięcy ludzi i będziesz głosił kazanie, to bym powiedział, w życiu, to ja się w ogóle na to nie piszę. Ja zupełnie, to nie jest dla mnie. Gdyby słyszeli o tym, że potem pójdą na cały świat, do pogan, do różnych obcych narodów i będą tam zwiastować, będą mówić o zbawieniu w Jezusie, powiedzieliby, nie, chwileczkę, my tu jesteśmy prości ludzie z Galilei, nigdzie dalej w świecie nie byliśmy. Powołuj kogo innego. Pan Bóg na szczęście nie powołuje nas według naszych zdolności, gdzie najpierw stawia bardzo wysokie kryteria i wymagania. Pan Bóg zawsze powołuje według swojego doskonałego planu. Wierzę, że Pan Bóg potrafi nad nami pracować, tak jak pracował nad uczniami. Czasami potrafi nas zmieniać i sprawiać, że coś, co kiedyś dla nas wydawało się być rzeczą niemożliwą, z czasem się zmienia. Nie wiem, czy uwierzycie, ale w szkole podstawowej byłem osobą nieśmiałą. Do tego stopnia, że często bałem się zapytać coś nauczyciela i pytałem kolegę, czy mógłby podpytać, bo się wstydziłem. I w życiu bym nie pomyślał, że kiedyś będę mógł stanąć przed grupą ludzi i coś do nich mówić. Ale jestem przekonany, że Pan Bóg potrafi nas zmieniać. Pan Bóg czasami przekonuje nas o tym, co potrafimy, co nam się wydawało nieważne albo gdzieś w jakiś sposób ukryte, a Pan Bóg potrafi ujawniać nasze talenty, nasze zdolności. Pan Bóg potrafi otwierać przed nami nowe możliwości. Bo Pan Bóg chce, żebyśmy byli posłuszni Jego powołaniu. Jezus Chrystus ustanowił na ziemi swój Kościół. Nie przyszedł po to, żeby teraz do końca świata już być na ziemi i żeby wszystko koncentrować wokół siebie. Żeby chodzić po ziemi, głosić kazania, nauczać, czynić cuda, ale zostawił to nam, ludziom.
nam ludziom często prostym, tym, którym się wydaje, że są niegodni, niewystarczający, niewykształceni, zbyt prości, niewystarczająco pobożni. Pan Bóg przekonuje nas, że On, kiedy wybiera, wie, co robi. To jest Jego sposób pracy z nami. Wierzę, że Kościół jest miejscem nie w takim, w którym wystarczy kilka osób, które się czymś zajmą, ale to jest miejsce, w którym każdy z nas jest powołany do jakiejś części, do jakiejś współodpowiedzialności, do jakiegoś zadania. Bo każdy z nas jest niezwykle wartościowy w Bożych oczach, przygotowany do tego, do czego On chce nas powołać. Amen.